Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo i bardzo miło mi was witać w kolejnym odcinku na kanale Rozpaczkowanie. I dzisiaj mamy nie lada gratkę. Mamy kartę graficzną Radeon RX 6600 XT. Dzisiaj póki co możemy sobie kartę tylko i wyłącznie rozpakować, a już za kilka dni na moim kanale będzie pełna recenzja tej karty w momencie, gdy zejdzie embargo. Także już was teraz zapraszam do oglądania tego materiału za kilka dni. A tym samym zobaczmy, co my tutaj mamy. W ogóle nie wiem, czy wielu z was wie, ale ASRock również jest producentem kart niereferencyjnych do właśnie Radeonów. I dla mnie to jest przynajmniej bardzo duża ciekawostka, bo przyznam wam się szczerze, że ja nigdy nie widziałem karty ASRocka na żywo. W sensie wiedziałem, że istnieją, ale nigdy nie miałem takiej karty i nie mogłem sobie jej dotknąć. W każdym razie mamy tutaj nowego Radeona, który ma być raczej tym bardziej budżetowym segmentem. Przynajmniej ta karta jest dedykowana do grania w 1080p, czyli bezpośrednim jej konkurentem ze strony RTX-ów będzie RTX 3060. Ta karta ma 8 GB VRAM-u, czy VRAM-u, jak niektórzy wolą, czyli o 4 GB mniej niż 3060. No, ale zanim przejdziemy do samego unboxingu, pogadajmy o tym, co tygrysy lubią najbardziej. Na pokładzie mamy tutaj 32 Compute Units, zegar na poziomie do 2359 MHz. Mamy też 32 MB Infinity Cache'u i 8 GB pamięci VRAM GDDR6 z szyną 128-bitową. No i teoretyczny pobór mocy na poziomie 160 W. Jak mówiłem wcześniej, karta celuje bezpośrednio w rozdzielczość 1080p. Bezpośrednią konkurencją po stronie zielonych jest RTX 3060. Na publicznych informacjach, które podało AMD, karta ma osiągać od 2 do 2,5 raza lepszą wydajność niż mega popularne dalej GTX 1066 GB. Chętnie bym sprawdził to w swoich testach, ale niestety nie mam takiej karty do porównania. Także samo AMD chwali się tym, że karta jest sporo mocniejsza od Radeona RX 5700 i to akurat sprawdzę w swoim premierowym teście. Karta ma być też szybsza do 15% niż RTX 3060, no i to sobie oczywiście też zweryfikujemy w premierowym teście. Mamy oczywiście wszystkie dobrodziejstwa AMD na pokładzie, czyli AMD Smart Access Memory, Fidelity FX Super Resolution i wiele, wiele więcej. Szczegółowe testy i wyniki poznacie za parę dni, oczywiście, gdy zejdzie embargo. No zobaczymy, jestem bardzo ciekawy, jak będzie działała i jestem w sumie bardzo ciekawy, jak ta karta wygląda, bo jak mówiłem, ASRocka jeszcze nigdy nie testowałem. Co? Bierzemy się za rozpakowanie? Bierzemy. Dobra, zaczniemy sobie od tej strony. Tutaj mamy taki siup. I tutaj mamy też taki mały siup, żeby nie zniszczyć pudełka od razu. Dobra. Zawsze ekscytujące, jak się otwiera kartę graficzną. Nowiusieńką. Tak sobie troszeczkę pomogę i jedzie. Tada! Mamy takie fajne pudlisko. Mamy napis ASRock albo ASAPROKI. Nie, to było zbyt suche. ASRocka przypuszczam, że większość z was kojarzy właśnie bardziej jako producenta płyt głównych, bo z tego to można powiedzieć, że zasłynęli tak de facto. Ale proszę uprzejmie, tutaj również produkują karty graficzne dla AMD. I tak, w środku pierwsze co nam się rzuca w oczy, Quick Installation Guide. Myślę, że damy sobie radę bez tego. No i tutaj, moi drodzy, za liką mamy naszą karcioszkę. O mamo! Fajna, dwuslotowa, niezbyt specjalnie gruba, zaraz ją sobie rozpakujemy z tego. A co mamy jeszcze w zestawie? Mamy coś w zestawie? No, nie wiem. Się spodziewałeś? No nie wiem, no. Może płytki ze sterownikami czy coś? Albo z gierką jakoś testowaną. No, albo jakiś kodzik do gierki, no nie wiem. Nawet sam nie wiem, czego się spodziewałem. Dobra, mamy tutaj to, co pewnie bardzo odbija w kamerze i pewnie nic nie widać, więc sobie położymy tak karcioszkę. Będzie kolejna do talii. Tak, będzie kolejna karta graficzna do naszej talii. Ale chodź.
ślicznotka. Momencik. Musiałem to zrobić, przepraszam. Proszę Państwa, piękna, jeszcze zafoliowana, więc pewnie dalej odbija, jak znam życie, ale fajniutka. Nie za ciężka, dwuslotowa karta, więc nie jest też specjalnie jakaś gruba. Mamy 8-pinowe złącze do zasilania, to już teraz widzę, ale może najpierw ściągnijmy sobie z niej folijki. Zrobimy sobie tak ładnie. Cudo. Jaka ładna jest, zobaczcie, jeszcze taka nieupalcowana. A jak pachnie? A jak pachnie? Właśnie, bo wujek Kamil zawsze wącha karty graficzne, nie? Dobrze, słuchajcie, zrobimy tak jak wujek Kamil, powąchamy kartę. Nie. Znaczy już teraz wam powiem, że raczej kolejnej karty graficznej nie będę wąchał. Nie wiem, co wujek Kamil w tym widzi, ale są gusta i guściki, o tym się nie dyskutuje. Pozdrawiamy wujka oczywiście jak najbardziej. Kamil, mam ci nie upalcować, tak? Bo zaraz będziesz przebitki nagrywał. No i zepsułem. No i nie wyszło tak jak ładnie, jak chciałem. No, oto nasza karcioszka pełnej okazałości. No ładna, mi się podoba. Mamy tutaj takie fajne logo Asroka. Mamy logo również Asroka pisane. Oczywiście tutaj mamy serię Phantom Gaming, czyli tak się nazywa seria od Asroka właśnie kart graficznych. Mamy oczywiście zabezpieczenie na slot PCI Express. I tutaj mamy jeszcze 4 złącza. Mamy z tego co widzę 3 DisplayPorty, jedno HDMI. Także całkiem fajny przekrój. Jestem bardzo ciekawy, jak ta karta będzie wydajna, bo póki co Radeony zapowiadały się całkiem nieźle z serii tej 6000. Architektura RDNA 2 dawała naprawdę radę. Z racji tego, że to jest bardziej budżetowa karta, być może jak będzie z dostępnością, tego jeszcze nie wiemy, bo to jest zawsze jedno wielkie nie wiadomo. Mamy 3 wentylatorowy system chłodzenia, mamy oczywiście RGB i tutaj mamy podświetlany ten wentylator oraz pasek. No i z tego co widzę, to chyba tyle mamy z tych takich najciekawszych rzeczy. Mamy HDMI 2.1, czyli możemy używać rozdzielczości 4K z wysokim odświeżaniem, chociaż jak mówię, ta karta jest bardziej do 1080p przystosowana. Na backplate'cie mamy też jakby wyloty po to, żeby karta miała ten taki flow-through design podobny jak zaprezentowany przez Nvidia, czyli teoretycznie tędy sobie jeszcze może troszeczkę ciepłe powietrze uciekać. I rzeczywiście, bo samo PCB, jak widzicie, jest mniej więcej do tego miejsca, czyli karty będą mogły być sporo krótsze, więc to chłodzenie tutaj jest naprawdę dość potężne i spodziewam się, że ta karta będzie miała bardzo, bardzo przyjemną kulturę pracy. Także, no bardzo fajnie. Pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi z takiego po prostu trzymania solidności karty, zapowiada się nieźle. Sama karta graficzna też się zapowiada nieźle, bo aż by się chciało pooglądać troszeczkę więcej tych pojedynków w tym budżetowym segmencie właśnie, żeby gracze dostali jak najwięcej kart graficznych w swoje ręce. Ja jeszcze raz przypominam Was o tym, żebyście subskrybowali ten kanał i na moim głównym kanale z Maslo, jak będzie już premiera, przygotuję dla Was test porównawczy z 3060, może dorzucę jeszcze 2060, super, może jeszcze jakiegoś innego starszego Radeona. W co byś, Kamil, zagrał na takiej karcie graficznej jako pierwsze? No ja w to, co zawsze pewnie mam. Czyli? W Ligę Legend. Kamil, słuchajcie, na każdej karcie by zagrał w LoLa. No myślę, że LoL na takiej karcie by działał nieźle. Spoko, Ray Tracing jest, FSR jest, trzymamy kciuki i zapraszam Was już niebawem do obejrzenia pełnej recenzji. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach, na razie. BIOS. Z czym Ci się kojarzy za karta? Z Terminatorem. Z Terminatorem? No. Dlaczego? No właśnie nie wiem. Jest taka czerwono-czarna, może dlatego, że myślisz, że to jest taki Terminator, no, że chyba wszystko rozłoży? Chyba, no to zobaczymy. No, no. To wyjdzie w praniu. To wyjdzie w praniu.